Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W okresie od 27 stycznia do 2 lutego na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy 9 zdarzeń. Było to 5 miejscowych zagrożeń oraz 4 pożary. 31 stycznia po godzinie 23 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego marki Opel w miejscowości Grobniki. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu straży zastano pojazd leżący na drodze krajowej nr 38 po uderzeniu w słup energetyczny. Pojazdem poruszył się tylko kierowca, któremu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Działania straży polegały na odłączeniu zasilania z akumulatora w pojeździe, udzieleniu pomocy kierowcy, oświetleniu terenu działań oraz sprawdzeniu występowania napięcia w zerwanej linii energetycznej. Tej samej nocy, ale już 1 lutego, również w Grobnikach, doszło do ponownego uderzenia pojazdu w słup energetyczny. Tym razem był to samochód marki Skoda. Pojazdem podróżowały 3 osoby, które nie uskarżały się na żadne dolegliwości. Działania straży w tym zdarzeniu polegały na zabezpieczeniu miejsca, odłączeniu zasilania z akumulatora, a następnie usunięciu pojazdu na pobocze. Ponadto trzykrotnie wyjeżdżaliśmy do palącej się sadzy w przewodzie kominowym w mieszkaniach w Bogdanowicach, Rakowie oraz Kietrzu. W Głubczycach udzielaliśmy pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w związku z ich działaniami. Również udzielaliśmy pomocy w Chrustnie w czynnościach, jakie prowadziła policja. Usuwaliśmy niebezpiecznie zwisający konar drzewa między Branicami a Michałkowicami oraz gasiliśmy pożar śmietnika na cmentarzu w Księżym Polu. Szanowni Państwo, w ciągu tego ostatniego tygodnia braliśmy udział trzykrotnie w pożarze sadzy w kominach. Zwracamy się ze szczególną prośbą o zadbanie o prawidłową eksploatację takich przewodów i bieżące i regularne ich czyszczenie. Szanowni Państwo, ponieważ w sobotę była piękna okazja, pan Marian oczywiście miał urodziny. W związku z tym nie umieszkałem się w dniu dzisiejszym. Taki prezent od strażaków dla pana Mariana, kalendarz na 2020 rok, a żeby pan Marian już mógł szczęśliwie odliczać te dni na tej emeryturze, która prawdopodobnie już nastąpiła. Życzę zdrówka przede wszystkim, zdrowia. Panie Marianie, zapraszam serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. Zdrowia. Bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Dziękuję. Zdrówka przede wszystkim. Moja emerytura nie oznacza tego, że my się nie będziemy widywać. Będziemy. Bo firma będzie istniała nadal i nadal będziemy tu się spotykać na garażu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panie Marianie i zdrówka. Dziękuję ślicznie. Oj, to się przyda. Przyda się. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, no i cóż, dziękuję serdecznie za wiadomości i zapraszam na kolejne za tydzień. Szanowni Państwo, w związku z zbliżającymi się feriami zimowymi chciałam serdecznie zaprosić na naszą harcerską akcję zimową Zima w Mieście 2020, która odbywać się będzie w dniach od 10 do 21 lutego w godzinach od 10 do 14 w sali pod Aniołem w Ratuszu Miejskim, wyłączając weekendy. Przygotowaliśmy dla naszych uczestników szereg atrakcji, takich jak wycieczki, konkursy, zabawy, gry terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Codziennie każde dziecko będzie miało zapewnione coś słodkiego i ciepły posiłek. Do naszej współpracy poprosiliśmy, jak to harcerze, służby mundurowe. Będziemy mieli możliwość zwiedzania jednostki Straży Pożarnej w Głubczycach, Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach. Funkcjonariusze Straży Granicznej zaproszeni do nas pokażą nam, jakim sprzętem posługują się na co dzień, opowiedzą o specyfice swojej służby i pracy. Współpracę z nami na akcję zimową podjęła również 10. Brygada Logistyczna w Opolu. Na co dzień będziemy mieli 2 żołnierzy, którzy będą pomagać nam w naszych zajęciach, będą opowiadać o służbie wojskowej, będą prowadzić zajęcia z musztry. Dodatkowo przyjadą panowie z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, którzy będą z pokazem sprzętu, będą opowiadać o swoich przeżyciach związanych z wojskiem, o misjach. I także zostaliśmy zaproszeni do 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w celu zwiedzenia jednostki, sali tradycji i zapoznania się bliżej ze specyfiką służby wojskowej. Dlatego serdecznie zapraszamy. Ponadto
Polski Związek Wędkarski w Głubczycach wspólnie z nami podczas harcerskiej akcji zimowej zaprasza nasze najmłodsze dzieciaczki na stawy PZW, gdzie odbędzie się prelekcja dotycząca wędkarstwa. Będzie można zapoznać się, z jakie rybki pływają w naszych stawach, jak można zdobyć przez młodzież kartę wędkarską i zapoznają się ze specyfiką właśnie wędkarstwa bliżej, może będą nowi pasjonaci, przyszli wędkarze. Będzie fajna okazja spotkać się z wędkarzami, a również odbędzie się tam ognisko. My jako kadra ZHP przygotowaliśmy również program związany z metodyką harcerską, tego typu jak ogniska, świeczkowiska, śpiewanki, rajdy, gry terenowe, jak również konkursy wiedzy. Będą również zajęcia teatralne z panią Marysią Rasiewicz, jak również zajęcia muzyczne z panią Ewą Maleńczyk. Panie również opowiedzą o swojej pasji, o swojej pracy z młodzieżą codziennie. Serdecznie wszystkich zapraszam. Z naszych wycieczek codziennie będzie można wyjeżdżać na lodowisko Dobrzowa pod okiem wykwalifikowanej kadry. Plakaty z dokładnym programem akcji zimowej znajdują się na terenie naszego miasta Głubczyce, tutaj też w Domu Kultury, jak również na stronie internetowej Chówca i stronie facebookowej. Jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam. Chwała Jezusowi i Maryi. 1 lutego 2020 roku tradycyjnie spotykamy się w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu na Opłatku. Symbolu miłości, dzielenia się, radości, zbawienia. Jest nas dzisiaj, dzieci Marii, wraz z rodzicami, opiekunami, 140 osób. Zaszczycili nas goście, pani burmistrz, pani wiceburmistrz, ksiądz proboszcz, dyrekcja Ania i zastępca pani Danusia, rodzice i goście zaproszeni. Dzielimy się miłością i radością. Dzielimy się pokojem, modlitwą. Działamy charytatywnie, ale też kulturowo, jak i religijnie. Cieszymy się bardzo, że wokół Jezusa i Maryi gromadzi się nas z roku na rok tak dużo osób. Jest nas ponad 80 dzieci Marii. A teraz cieszymy się tym, że jesteśmy razem z rodzicami, dzięki którym możemy wiele dokonywać charytatywnie. Wiele możemy się dzielić radością, pomocą, ale i bliskością wśród nas, dzieci, młodzieży. Dziękuję Bogu i Maryi, że mogę prowadzić ich do tego, że najważniejszym jest Bóg, do tego, że najważniejszy w ich życiu jest człowiek, że mogą się cieszyć sobą, miłością rodzinną, świadczyć o miłości do Maryi i do Jezusa. Życzymy wszystkim dobrodziejom i tym, dzięki którym możemy właśnie zaistnieć w Kietrzu, że jesteśmy, że możemy tu pracować, cieszyć się, radować. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspomagają i tym, którzy są zawsze z nami. Niech Maryja wyprasza dla wszystkich wszelkie łaski. Pozdrawiam wszystkich dobrodziejów, darczyńców, rodziców dzieci Marii, również same dzieci Marii. Niech Maryja ma was wszystkich w swojej pieczy. W dniu 25 stycznia w Helmond, Holandia, odbył się międzynarodowy turniej taekwondo Open Dodge Championships 2020. Startowali w nim zawodnicy z 26 państw i 100 klubów z całej Europy. Zawody odbywały się na 10 planszach w dwóch konkurencjach, walkach oraz układach.
Współzawodnictwo obejmowało trzy kategorie wiekowe – młodzika, juniora oraz seniora. Ludowy Klub Sportowy Spartę Głubczyce i Pietrowice reprezentowała 8-osobowa ekipa w składzie. Karolina Konik, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka, Kacper Zakrzyk, Jakub Brewus, Michał Jano, Bartosz Słodkowski oraz trener Daniel Jano. Zawodnicy Sparty zdobyli 8 złotych medali i tym wynikiem wygrali klasyfikację generalną klubów, zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. A oto wyniki zdobyte przez seniorów. Karolina Konik pierwsze miejsce walki i pierwsze miejsce walki w kategorii otwartej. Kinga Sztucka pierwsze miejsce walki i pierwsze miejsce układy. Bartosz Słodkowski pierwsze miejsce walki i pierwsze miejsce walki w kategorii otwartej. Jakub Brewus pierwsze miejsce walki i pierwsze miejsce układy. Był to pierwszy w tym roku turniej sprawdzający przed zbliżającym się Pucharem Polski, a także Mistrzostwami Europy w Bratysławie. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów w nadchodzącym sezonie.